Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam serdecznie, Mafia Solec z tej strony i to kolejny odcineczek z Od Biedaka do Kozaka. No, Bronuś musi ze mną być na tej seryjce. Jezus Maria, coś wspaniałego, witam serdecznie. Jezus Maria, myślałem, że się nie odezwiesz, dobra. Dlaczego? No, tak późno. Ja musiałem, bo musiałem morda pomyśleć, co fajnego mam powiedzieć na początku dzisiejszego odcinka. Dobra. Tak, widzicie? Daję buziaka, on od razu, ja nie wiem dlaczego. Nieważne, mniejsza z tym. Co tu się w ogóle dzieje? Gospodarkę mamy wykończoną. Do końca my położyli kostkę i mamy tu już krawężniki też, że tak powiem, do końca położoną. Czekamy teraz na betoniarza i betoniarz Suchejta przyjedzie i będzie mlali dalej. Tu, gdzie Bronuś biega, też jest jeszcze do wylania. No, do cement, asfalt, cement, no, będziemy wylewać tutaj. Taki sam jak z tyłu gospodarki i taki sam jak jest tam na boku, ale zaraz wam to pokażę. Aktualnie znajdujemy się na miejscu, gdzie wiata. Także no, wiata naprawdę przepotężna będzie na dwa kombajny. Miejmy nadzieję, że pieniędzy nam na wszystko starczy. A propos pieniędzy, jesteśmy już ze wszystkimi porozliczani, tak jak mieliśmy być. Jedynie co zostaje, no to będziemy się z chłopakami tutaj za cement rozliczać. Coś już z kogoś słyszę, dobra, przyjechał. Tam już pracownik jest, wszystko ładnie se poogarniał. Dawaj. On wie gdzie jechać, bo tam dobra, do tyłu. Dobra, mordeczko, ty się dogada tak. Z nimi, ale chcę wtedy kosić, nie? Ty leć se kosić, ja ci przyczepę, zaraz wtedy przywiozę, nie? Dobra. Nie wiem, który on tam będzie cofał. Tu, o, właśnie, ja wam, on sobie tam cofnie, a ja idę wam pokazać, jak my żeśmy tutaj mieli poogarniane. Także tu generalnie w planach było co innego. Miał być ten żwirek zostać, ale powiem wam szczerze, jak żeśmy sobie pomyśleli, jak już gospodarka tak jest ładnie zrobiona, utwardzona, no to kurczę, nie było sensu, żebyśmy my, wiecie, coś tu takiego zostawiali, jeszcze takiego babola. I tak to mamy bardzo ładnie to wszystko przyszykowane, żeśmy jeszcze dokupili krawężników i żeśmy do końca to wszystko położyli. Także tak generalnie gospodarstwo się prezentuje i tak wiadomo, dojdzie jeszcze, słuchajcie, tutaj trochę tej zieleni. Dobra, czekaj, to tu i wrota zamknę. Chyba nie będzie potrzebne. Dzień dobry, pan. Dobry, witam. Dzień dobry. Dzisiaj tak, lejemy tutaj tą stronę. No tak, no domyśliłem się. No tak jak gadalim, jak słuchaj, by czasu starczyło, wątpię. Jakbyśmy dzisiaj tylko chociaż, żebyśmy to silosów tu dolali, do wieczora możemy dolać tu do końca, najlepiej, żeby to wszystko jedną warstwą było zaciągnięte, nie? No ja. No tak, a jutro, na jutro zostaje nam zrobić tam pod tą wiatą, co pokazywałem, nie? Koło kurnika. Tam tej struny, jo? Tak, i to już będzie wtedy koniec, będziemy mogli się rozliczyć. Ty masz wszystko tam pozapisywane, jo? Bo jo, tam na firmie papiery wszystkie leżą. Tak, wszystkie są, no to tam już na koniec będziemy tak to rozliczali. Dobra, ja wam się tu nie będę kręcił, będę naokoło jeździł, także wy se działaj, ta jakby coś, to do mnie dzwoń, a jak... Tak, a chyba, że nie będziemy odbierać, to tam na górze będziemy kosić tutaj zaraz, dobra, nie? Dobra. Z tyłu, o, tam dobra, właśnie kosi, widzisz ten rozepak. Dobra, to powodzonka życzę. Dobra. A my tak, co pierwsze? Pierwsze lecimy do Kejsiora. I słuchajcie, bierzemy się za... O, ustawimy sobie troszeczkę to biego. Musimy sobie podnieść, słuchaj, ta łop ciążniczek. I jadymy Bronkowi zawieźć przyczepy. My generalnie też sobie mordy pokosimy dzisiaj, żeby nie było. O, pole jest, powiem, że dużo, także na pewno tak, ty na pewno mi tak jak miało być. Rozkoś te kliny malutkie, porządne poprzeczniaki porób i my sobie później będziemy tutaj działać. Generalnie na ten odcinek mieliśmy, słuchajcie, nagrywać to był środa? Środa chyba, tak mi się wydaje. Ale no niestety sami pamiętacie, co tam się wtedy działo z internetem Bronusia, więc musieliśmy sobie odpuścić, człowiek trochę pozapominał, ale już jest chyba w miarę git, miejmy nadzieję, że tak tu dzisiaj zostanie. Także ważne, że chociaż było coś już ogarnięte, bo na ten ciężki tydzień do nagrywania to nie ma co ukrywać, że jednak tutaj się te odcineczki przydadzą. Dobra, my sobie tak naokoło pojechaliśmy, żeby tutaj chłopaki sobie mogli działać. I musimy przyczepki zawieźć. Ty masz, dobra, widzę, poprzeczek masz ładnie. Ta tam się wykręcić po tym, przy tym zbożu? Chyba jo, co z przyczepami? O, to co wykręca ja. Dobrze będę, Żaros. Słuchaj, podjadę, zapniła przyczepy, włączę opór, to nie ma cula, że ją się nie wykręca. Dobra, ja tu się postaram ten... Chyba zacznę od tego klina, tak sobie myślę. Teraz tak, wycinaj tego klina do tego takiego równego momentu, wiesz, który tam z górą, co się łączy ten, nie? Ja. Dobra, mam wszystko. No to co? No to trzeba włączyć koguty. I powoli trzeba wyjeżdżać. Dobra. No ja mam... Zrobiłem skraniak, tam i z powrotem, i mam ponad 2 tony już. Powiedz mi, czy gniecenie jest włączone? Chyba nie. Włączone jest. Jest włączone? To super. Jest.
to dobrze, bo tak właśnie się zastanawiałem. A fajnie jakby było, bo jednak mimo wszystko gdzieś tam... Tu obojętnie w sumie gdzie na tym skraniaku, możesz bliżej tej strony się gdzieś tu postawić. Wiesz co, ja tak jakoś wyjadę, bo żeby mieć później, no z górki, może z górki nie, ale... Żeby później było na ten, do jazdy od razu do chłopaków. Nie, ja powiem ci, no nie stawałbym pod górką. Ja ci mordo tu i tak, wiesz jak to jest z rzepakiem, dużo to nie leci. Ja się ustawię tutaj na dołku, żebym ja później się wyszlapał w razie dobra, w. Dobra. Z przyczepami jak będzie rzepak do chłopaków do ogarnięcia. Koguty wyłączamy. Co, będziesz chciał od razu zawozić, czy nie? Wiesz co, pewnie na koniec odcinka myślę, że tak, choć zobaczymy, ja mam jeszcze tamten transport do zrobienia, więc byleby się to udało skosić, ja najwyżej tamto zawiozę sobie. Dobra, przyczepy masz rozplętakowane, Juryt, Seterus, Zobocyć, jak chłopakom to idzie, jak to będzie wyglądało. Właśnie, wam też teraz od razu jeszcze pokorzę. Tu pod wiatę postanowiliśmy, że dociągniemy tak daleko. I tutaj ta wiatka też już jest fajnie wylane, no i mamy zrobione wszystko przy pryzmie obornika. Także, o, chłopaki powoli widzę, działają. I tu, nie wiem, prawdopodobnie weźmiemy i utwardzimy, już nie, bo to drogo wychodzi. Generalnie, jakbyśmy mieli wszystko cementy, może kiedyś w przyszłości, fajnie by było to połączyć. Wysypim tego tłucznia, tego kamyka takiego, to już tam zobaczymy, chłopaki od czasu do czasu coś tam mają, coś im z jakiejś budowy zostaje, no to tak, wiecie, małymi kroczkami i tak już dużo moim zdaniem żeśmy kasy ostatnio wywalili. Wymieniałem trzy nożyki, ale powiem wam szczerze, że tu jeszcze musiałby być gruby remont tutaj tej naszej kosiarki, żeby cokolwiek w ogóle się tutaj podziało, nie? Więc no tu już by się przydało bardziej ogarnąć coś i kupić coś nowszego, ale na razie jak wiecie sami jak to z tymi sianokosami u nas jest. Wiadomo, omija trochę, no coś tam my na tym tracimy. No ale jakby nie patrzeć, kosiarki teraz to jest wydatek, nie wiem, pewnie z 50 do 100 tysięcy, żebyśmy jakieś coś fajnego przyprowadzili w ogóle na gospodarstwo. Można by było to odremontować. Przede wszystkim byłoby ciężko coś fajnego znaleźć w dobrych pieniądzach, tak teraz można myślę. By było to odremontować, inne kolory dać i wtedy to też by inaczej od razu wyglądało, nie? No, powiem ci, że to nie byłoby głupie. Ale... żeby ciepnąć im remont, bo one są już ogólnie dosyć długo z nami te kosiary. No bardzo, no to są kosiarki nasze pierwsze jakie kupiliśmy już taki, jeśli chodzi o zestaw taki porządny, bo pierw była tylnia, a później przecież my dokupiliśmy kurde tą. Później my przecież dokupiliśmy przednią, no. No dobra. Dokładnie. To możemy sobie rozłożyć. No jeszcze dzisiaj renówka, tak wiem, ale ja po prostu się żegnam z tą renówką, już 30 odcinek. Bo ją kocham, bo mnie się podoba. I no nic nie poradzę, prawdopodobnie renóweczka nasza to już jest... Czekaj, co? To mogę... Jak mogę to coś odpalić? Nie, nie mogę. A, tu są drzwi zamykania. Mówię, kurna, chyba tam jakieś źródełko było, czy co? O, dobra, to jest raki. Nie ma co ukrywać, no renówka jest już przez nas tak przegrana, że prawdopodobnie nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze zobaczycie jakąś renówkę w naszym wykonaniu. Bo żeśmy naprawdę tyle czasu na niej spędzili, jeśli chodzi o granie na tej serii, że ciężko będzie, aby gdzieś się... taka jeszcze pojawiła w najbliższym czasie. Może jak to wyliczyłem, mordo, w jedną, w drugą na dole na skraniaku i raz dookoła i będzie stuba chyba, nie? Idealnie. Kurde, ładnie. No ja nie wiem ile jest tam tandema, a właśnie ja skończyłem, teraz to tak przypominam. Skończyłem rzepak, ten koło jeziora. Prawie cała tandemka jest. Nie wiem ile tam jest, nie wiem czy tam nie ma 90 parę procent generalnie, ale to sobie może na koniec odcinka zobaczymy. Kosi, dobra. To sobie zobaczymy, także tandema jest pełna do wywiezienia. Coś mam tam w głowie, 10 tysięcy coś, ale no to zobaczymy. No i teraz skoro Bronek... A bo ty nie zabiłeś jeszcze, tak? Nie, bo mówię, kurde, nie wiem czy skosimy cały rzepak na odcinku, czy nie skosimy. To mówię, wolę sobie tam to przykować i żeby sobie to zawieźć na sam koniec odcinka, tym bardziej, że... Fajnie, bo tą tandemą będzie lepiej wysypać. Tam zawsze jeździmy tymi przyczepami. Fakt, że teraz w końcu mamy nowe przyczepy. To jest jakiś plusik. No ale mimo wszystko tam... No nie ma za dużo miejsca do wykręcania się. Zawsze chłopaki, jak możesz tandemę, woź tandemą. Dlatego też im po prostu zawieziemy. Wszyscy przyjechali patrzeć, chyba wszyscy się za tą Renią oglądają. Chcą yes. kupić. Tak to nas cieszy jak najbardziej. Ale no jeszcze zanim tutaj coś kupimy, no to... To no w przyszłym odcinku będzie gruba sprzedaż, ogólnie byków. No tak, gruba sprzedaż byków, to jest lipiec. Gruba sprzedaż byków to po pierwsze będzie zakup pola, 24. Tak, bo tam będą podsiewy rzepaku. Nie, tam nie będzie mordo podsiewy rzepaku, bo tam dopiero co był rzepak. Tutaj przy tym jeziorze, nie? Więc tam dodamy
Mówiliśmy, dobra. Żyto i tam będzie później kukurydza, nie? Sorry, ja pomyliłem z dzierżawą, którą bierzemy. Na dzierżawie będzie rzepak. Na dzierżawie będzie rzepak, także no tutaj jedno pole do kupienia, jedno do dzierżawy. O! Coś no, tam się u nas dzieje, coś się nam dzieje. Ale ogólnie na bardzo dużo pieniędzy wydamy, bo no, naprawdę będziemy chcieli też spłacić część tego kredytu, bo no kurde, to już wisi ten kredyt, słuchajcie, bardzo, bardzo długo. To jest 250 tysięcy, to nie są małe pieniądze. Już się ostatnio jakiś czarny pan kręcił tutaj u nas, kurde, w jakimś takim tym kapeluszu i w ogóle z taką teczką, ale nikogo nie było w domu, żeśmy nie otwierali. Bronek krzyczał, że nie ma nikogo w domu właśnie i co poszedł. Także miejmy nadzieję, że... Nie no, chyba aż tak źle nie będzie. Nas nie zawino. Mam nadzieję, jesteśmy dobrze, nie. Nie wiem czy to dobrze zadbi, jesteśmy dobrze ugadani z bankiem, że będziemy spłacać, bo to było wzięte, że tam dopiero po 5 latach będziemy ten, że możemy dopiero najpóźniej zacząć spłacać, także tak to było wzięte, nie? Także spokojnie, nie ma ta się co martwić. Będzie wszystko uregulowane w swoim czasie. Nas to też coś kosztuje, czym później zaczynamy spłacać, bo jednak odsetki przy tak dużym kredycie, no są mi jakieś. No tak, no przy przewijaniu tą kasę nam zabiera, więc to nie tak. Jest tak, że my nic nie tracimy, nie? Dużo nie widzimy tego, z racji tego, że jest przychód dość spory, od kiedy mamy kury i się po prostu dzieje w tym gospodarstwie w końcu, tak jak powinno się dziać. Dlatego też gdzieś tam na razie nam to nie przeszkadza, ale no zawsze można by było oczywiście zarabiać troszeczkę więcej z tego przewijania. No będziemy działać, widzieliśmy sąsiad gdzieś tam, kurde, pomykał nowym nabytkiem, ale nie miał czasu, już chyba nie chce z biedakami się trzymać, słuchajcie. Nawet się nie zatrzymał tym nowym ciągnikiem, tam przejeżdżał koło nas ostatnio w oknie, my tylko patrzyliśmy akurat trzecią zdrowiaszkę, żeśmy odmawiali, bo taka burza szła u nas, żeby tu się dachu nie pozrywało, a sąsiad właśnie nowym ciągnikiem zapierniczył na pole. Za sąsiadem to się komornik ogląda, gdzieś tam po głosy chodzą. To właśnie jak od nos od razu, jak nie otwierali, to on pojechał do sąsiada, nie? Także nie wiem, czy sąsiad mu otworzył, czy też mu nie otwierał. To kurde, jak na kolędę prawie przychodzi. A czy ty mówisz, no, pieniądze, ile my mamy zapotrzebowania na kury, na pszenicę ludziom, czy nie mówisz, bo my ostatnio tego moda wrzuciliśmy i chyba nie... O, nie kurde, nie. Ty, nie widziałem właśnie, dobrze, ja wrzuciłem, bo miałem... O kurde, 8, a ty, wyliczaliśmy to, tak, mordo przecież. Tak, mieliśmy około tyle wyliczone, no. Dobra, ja to, słuchajcie, ostatnio mam lekkie problemy z pamięcią, więc czasami mogę czegoś mordy nie pamiętać, naprawdę nie wiem co jest ostatnio, ale się zapominam nawet o czymś, co gadałem na początku odcinka, ale miejmy nadzieję, że to się ogarnie, jakiś no, lekka rozrzutka demencja. Mogę wam tyle powiedzieć, mordy, na pewno pszenicy tyle mnie się będzie. Bo nie chce mi się wiedzieć, że z tych dwóch pól wyjdziemy 85 tysięcy litrów, no. Mordo, liczyliśmy, że jeżeli daje po 22, a mamy ponad 4 hektary, no to będziemy mieli. Tylko, że pytanie, czy tyle daje, nie? Jankus, czy ty jesteś w stanie sprawdzić gdzieś w necie, jakie są tak, no. pszenicy w farmingu? Tak, i z każdą uprawę, tam jest chyba około od 20 do 21, 2. Coś takiego, więc jak sobie... A jeżeli tyle, no to tak, to wtedy to się uda, nie? Bo myśmy ostatnio na odcinku liczyliśmy przecież ile hektarów tam dokładnie mamy. No ale powiem ci tak, patrzę ile my poprzednimi sezonami ściągaliśmy, nie? To tak kurde nie wyobrażam z naszego gospodarstwa takiego tonażu. A nie, poczekaj, no przecież my to nie mamy precyzjona, więc to jest tak. Jest 100%, tak, to jest oryginalnie. Na pierwszym od zera. Myśmy to kiedyś tak. Na pierwszym od zera sprawdzali, że tak jak ty mówisz, koło 20 ton chyba dawało, nie? Tak, bo wtedy to gra oryginalnie ustawiana na 100%, tylko precyzyjne ci daje no, 125 dokładnie. I 80. Więc tutaj za dużo to tam się nie różni, bo też tu wejdzie na precyzyjnym osiągnąć. Teraz pytanie, teraz odnośnie precyzyjnego. Ciekawe. Mordo, ankieta wygrała, że dodajemy precyzyjny. Kiedy to robimy? Tak, a propos, że dodała, to teraz Jankus może wie, jeżeli nas słucha, to może wie. Ludzie pisali, że nam wszystkie pola do kultywatorowanego wywali. I teraz, czy to jest prawda, czy też nie, bo jeżeli tak, to my musimy, kurwa, nie wiem do kiedy poczekać. Nie wywali, no przecież tak działał season 19. Nie wiem, no ludzie, no, był komentarz, wiem, że też dlatego biorę estetycznie, podchodzę do tych komentarzy, bo wiem, że nieraz ludzie piszą jakieś rzeczy, których w ogóle nie ma, więc nie wiem czemu to tak jest, ale no dostałem taki komentarz, że jeżeli, żebyśmy uważali, że jak gramy precyzyjne, to nam wszystkie pole wywali, bo wszystkie pola wrzucą do kultywatora. Czekaj, przecież Bronek miał kiedyś lewa i ty miałeś jakąś serię i dodawałeś w środku. No. A wydaje mi się, że najmniej szkodliwe będzie dodać to teraz jakoś po żniwach pszenicy. Tak, no teraz, żeby no, siewy zgarnąć. Wapno na pewno nam wywali, to no. Tylko że wywali nam wtedy wapno na ziemniakach,
Ale słuchaj... Na słoneczniku i na... czym jeszcze? Tylko na tym i na kukurydze. Ja ci powiem, zapach. Mordo, tak. Zrobić to trzeba wtedy, jak żadna z upraw nie będzie urośnięta. Tak, żeby była jeszcze każda, no inaczej, te co zetniemy to wiadomo, ale te, których nie zetniemy, to tak, żeby one nie były jeszcze... Jeżeli zrobimy tak. To mordo na sierpniu, to będzie pasowało, bo to wszystko sobie naprawimy, nie? No, bo my sobie, słuchajcie, usiądziemy i wtedy po prostu poza odcinkiem, no to zwapnujemy, zrobimy stan taki, żeby był na ten sezon, a następnego sezonu już będziemy normalnie, wiecie, wapnować wszystko już za nasze pieniądze. A teraz przed zrobimy sobie tak, żeby no nie być... Bóg wie ile stratnym, tylko ogarniemy, żeby było te, no, te 100% tych plonów naszych, nie? Bo i tak jak już wam raz mówiłem, będziemy troszeczkę stratni na pewno, z racji tego, że mamy więcej takich gleb nie 100%owych, o może tak to powiem, czyli tam... Ale na pewno będzie nam się przyjemniej grało. Lepiej, to o wiele pewnie. Lepiej, bo ja powiem wam, że jest męczarnia dla mnie, ja wracam zawsze po tej serii i kurde się mylę często, bo wiecie, tu są całkiem inne rzeczy niż na tych wszystkich innych seriach, z racji tego, że człowiek już w jakimś stopniu jest po prostu przyzwyczajony. Dobra, ja jeszcze chwilę łączkę pokoszę, jest 16 minutka odcinka. Ja muszę jechać tak, miałem kurde wodą podlać. Więc ja sobie zaraz tu tak zrobię, że zjadę. Bo żeby nam nie popękał ten w ogóle cement, który mamy wylany na tym, ten beton, o bardziej to nie cement. Cement to tam może być w świecie w workach, a bardziej beton. A on tam cały czas wylewał ten beton? No i tak, oni wylewają, no ale to jego dopiero będę polewał wieczorem albo jutro, to tam wiecie, a tego mamy wylonego wczoraj, już raz polewałem, ale ja widziałem, że już suchy był, więc muszę to wziąć i ogarnąć. Dobra, czekaj, ja zrobię tak, że tutaj... Ogólnie teraz nie będzie Jakus mordo znalazł tabelkę w necie, no. Odnośnie plonów. I tutaj z tej tabelki wychodzi, że pszenicy za hektar jest 8,9 tysięcy litra. To nie wiem, czemu. Na poziomie trudnym. A, tak, czekaj, przecież nigdy nic, poziomy nie mają znaczenia. No nie, bo teraz zmienił poziom na łatwy i też pokazuje, że... A, kurde, ja ostatnio miałem na precyzyjnym grałem, nie? I no. Mi wyskoczyło 20 coś tysięcy litrów. Więc ja nie wiem, ja sprawdzałem jakąś ananasek kiedyś coś takiego robił, albo coś było. Ja wiem, że w jakimś tak, tam... Tak, tylko że to było na precyzyjnym, a my będziemy tą pszenicę jeszcze kosić bez precyzyjnego, nie? Tak, ale to... kurde, bez precyzyjnego to jest 100%, więc to też, kurde, ja pamiętam jak my kiedyś wyliczaliśmy. Nie, no nie wiem, no mniejsza o to, zobaczymy. Chyba, że ja, mordo, mogę dodać to precyzyjne teraz na lipcu, zanim przewinę na sierpień. Tylko musiałbym się tutaj dogadać z sąsiadem, żeby sąsiad wykosił wszystko, co może wykosić na lipcu, nie? No ale czekaj, mamy... Aha, no tak, bo to by nic nam nie robiło przecież złego. No kurde, sam bo nie my teraz jakby mieliśmy tylko rzepak do zebrania, nie? No. Moglibyśmy to zrobić teraz. No zobaczymy jak to będzie. Kurde, z jednej strony powiem wam szczerze, chętnie bym wjechał już na gospę. I żeby tak jeszcze dzisiaj można było coś podziałać, fakt, że no tam pojedziemy sobie na ten rzepaczek pokosić, może zawieziemy jeszcze. Ale z drugiej strony wiem, że wy lubicie jak ja kończę jakieś tam prace. Bo jednak czasami jest tak, że kurczę... Czekaj, a ja tutaj jak to kliknę sobie, to coś się dzieje? Nie, tu się światło zapalają. Tu się coś podniesie, wiem, że ja sobie coś ustawiałem. O, coś się robi. A przednia? Nie, przednia nie. O. A teraz tak jak klikniemy, to co się wydarzy? Podniesie się pierś przednia? Nie, podnosi się tylnia. No dobra. Tu wiem, że miałem jakąś opcję wgraną na tym flystiku swoim, że tutaj było coś, co załącza mi kosiarki razem i podnosi, opuszcza. Ale teraz już dobra, nie chcę się bawić. No i właśnie napominając o wasze komentarze, to wolicie jak jednak jakąś pracę jedziemy zacząć i ją skończymy. Więc nie ukrywam, że dobra. Dzisiaj już tę chwilę, moment wezmę, dokosimy, bo to co ile tam, 2 minuty mnie może zbawi, a nawet nie, od tamtej pory. I sobie normalnie zjedziemy, czy tam jest skoszone? Tak, tam jest skoszone, więc tutaj tak naprawdę dokańczamy i jedziemy sobie to wodą wszystko zlać. I wtedy ja biegnę do Brociusia. Ja będę miał wykoszone mordo ci ten no cały... i będziesz mógł sobie przyjechać mordeczko zgrabiać, nie? Dobra. Cyk, cyk. Teraz tak, cyk. Ogólnie ostatnio ustawiłem trochę mikrofon, więc wybaczcie, jeżeli widzicie, że gdzieś tam sobie dziwnie się wychylam spoza kamerki, ale mam mikrofon teraz tak bardziej przed sobą, nie jest tak daleko schowany, żeby lepiej wam po prostu było to słychać wszystko i lepiej to wygląda.
Dobra, cyk. Dlatego też gdzieś tam niestety mikrofon lekko przysłania mi funkcję. I tego czasami nie widzę, przy której maszynie się znajduje. Dobra, pies nas, oczywiście, jego ulubione miejsce to jest kurwa kierujący ruchem, pan policjant, nie? Naprawdę, ja nie wiem. On powinien dostać takiego lizaka do kierowania ruchem. Ja nie wiem, mordo, co tam kuźwa jest, że kiedy ja bym nie jechał, to on, skubaniec, zawsze tam siedzi, nie? Na środku kuźwa drogi. Ja myślę, że my byśmy musieli go zrestartować, czyli wiesz, od nowa kupić, bo... Ja mam wrażenie, jak wiesz, że to będziemy musieli. Nie, jeszcze chwilę, kurwa, się dwa odcinki, on będzie do kościoła chodził, nie? Bo ale... z odcinka na odcinek ten pies chodzi coraz dalej. Wiesz co, to tam nie problem, bo... O dobra, ci wylewają. Gdzie oni teraz są, idę zobaczyć. O, idzie, idzie powolutku. Dobra, idę sobie to zlać. Będziemy resetować psa z racji tego, że będziemy mógł gdzieś tutaj robić to. Jak to się nazywa? No, budę, kojec cały, nie? Dobra, my sobie teraz tak. Kran weźmiemy. Okej, wodę odkręcam. Dobra. Będziemy tu, słuchajcie, wszystko zlać. Może nam tu, kurde, nie popękało to. Bo... szkoda by było. Mają dużo wylane już? A zresztą pójdę zaraz sobie sam zobaczyć. Wiesz co? Do drzwi chyba dojeżdżają. Tych odobory przejazdowych, wiesz? A. Tu już ładnie jest. Fajnie, fajnie, to tam będzie wyglądać. No teraz zostaje nam tylko ten tył jeszcze, nie? Jakby, no ale bo... to mówię, na razie wysypiemy tym, a ja gdzieś może jak się trafi, bo czasami, słuchajcie, są takie akcje, że chłopaki z jakiejś budowy coś wracają, mórz, nie mają co z tym zrobić, nie? Nie mają co z tym zrobić, no to kurde, wtedy po taniości, no bo lepsze to niż mają do lasu wywozić. To może tak się ugadamy. Teraz chcieliśmy, żeby już finalnie to podwórko, które my chcemy, żeby wyglądało już w 100% tak, jak ma wyglądać. Więc nie, no nie liczyliśmy na to, że a dobra, za miesiąc przyjadą, wyleją tu nam trochę, tu później przyjadą, wyleją tu nam trochę. Tylko to wiecie, tak, żeby to jednak mimo wszystko było już spójne. A tam, koło obory, co już się będzie działo, to mniejsza z tym. Widziałem wasze mordy, kochane, komentarze. I coraz częściej zaczynają się pojawiać na temat mordo naszej obory. No. Żebyśmy mogli wziąć i oborę obtynkować i też również na żółto pomalować. No nie wiem, jak to tam się na to zapatrujesz. No my ale generalnie mówiliśmy, że nie, ale ogólnie nie jest to głupi pomysł i to też nie będzie nie wiadomo jaki duży koszt, więc możemy to zrobić. Ta blacha mnie tak trochę, bo będzie siwa ta blacha. No sam nie wiem. Dobra, lecę do ciebie do kombajnu, niech oni tu działają. Nie będziemy teraz dachu jeszcze specjalnie zmieniać, nie? No nie, dachu nie będziemy zmieniać, malować też nie ma sensu. Jedynie no ją może na inny kolor obtynkować, no bo ona jest takiego... Nie musiałaby być żółta, kurde, nie wiem czemu biały by ładnie wyglądał z tym szarym. No, chociaż biała obora, czy ktoś robi białe obory? Nie wiem. No też co racja to racja, nie? No dobra, zresztą jakby to jedna jak będzie się dachem, u drugiej to nie skoi. Mordeczka w los na przyczepę, żeby cię wyhaczyć, ja cię nie widzę. Bo ja jem tu akurat po drugiej stronie. Ale ty jeździsz tam jakby bardziej od strony żwirowni, czy ja bardziej... Ja jadę teraz tu od strony pola sąsiada. Dobra, to biegnę tam. Bo ja ten... skrajniak jeszcze wycinam, wiesz, po drugiej stronie jeden. Dobra, wszystko luksus, pięknie. Pszeniczka, kurde, ładny, zdrowy łan. Wszystko nawiezione, nic tylko słuchajcie czekać. Kurna, dziadio przybiega, nie widzę go. Dobra, biegnę na górę ja. Ty, Sumsio, co on tu ma? Łowiec ma, kurde. Mamy w tym sezonie, łosa nie mama, nie? A jo, tu będzie ładnie widać teraz stąd, kurde, jak chłopaki zero. Dobrze robią. Dobra. Słuchaj, możesz jechać? Co my robimy, siano z tego? No właśnie nie, bo ty mówisz, że z tak, siano, nie, sorry, pojebałem. Jedź mordo, to przecież siana my nie mamy prawa przecząsnąć. Gdzie jest siano? No... na przyczepie. Bo przecież musieli im wybetonować, jasne. Nie? Ale to jest i tak, raz, dwa... To mało, czekaj, mało zostało się... jest tylko. Tak, mało zostało, je siano, jechać, robić siano, tej. My dobra, musimy dobra. W ogóle pomyśleć coś nad łąką jeszcze jakąś, bo my zawsze mieliśmy prawie, że dwie łąki, nie? My coś chyba gadaliśmy na poprzednim odcinku, coś nie było mówione? Że my gdzieś łąkę tu teraz machnie poczyć. Na pewno mówiliśmy tylko o tej kukurydze, mówiliśmy o tym życie, a łąkę będzie trzeba prawdopodobnie zmienić. No zmienić i tylko teraz sobie myślę, gdzie? Ej, co jest tam po tym porzepoku? Jakim? Tym koło suszarni. Tam był jęczmień, mordo. A, i tam będzie rzepok teraz, nie? Nie, czy nie?
No, chcieliśmy chyba dać rzepak tutaj, a co myślisz, żeby tutaj dawać łąkę? Nie, tam kolejny raz będzie rzepak, to niedobrze by było mordo dawać. A co myślisz, żeby tu trawę dać, zasiać trawę? No, bo to wtedy by była jedna duża łąka, nie? No tak, bo wiesz co? Tam rzepak nie może być, bo dopiero tam rzepak był, moim zdaniem. A ja ci powiem, że tutaj gdzie jest ta stara łąka teraz, nie? Gdzie ty kosiłeś? No. To kurde fajnie, bo w końcu już tutaj coś z tym zrobić i to połączyć z jakimś innym polem, nie? Bo tu jeszcze obok jest jedno pole. No mieliśmy trochę pieniędzy brak wtedy, niestety jest na wszystko. Czekaj. Pole, kurde, 57 tysięcy, ja pierdzielę. No niestety, czekajcie, ja sobie muszę ustawić. 57 koła, no sporo ogólnie, bo fajnie by było w końcu coś z tym polem zrobić, bo powiem wam, że już mi się tak znudziła ta łąka, że to jest dramat, nie? A tutaj docelowo i tak w przyszłości będzie jedno duże pole, nie? Więc zobaczymy, no kurde, fajnie jakby kasa była, to byśmy to kupili. Ale no musielibyśmy, nie wiem, zrezygnować ze spłacenia kredytu, żeby sobie to kupić, to pole. No nie, nie, to tam na razie coś trzeba wymyśleć, słuchaj, jeżeli to jest trawa, to zawsze tam możemy coś jesiennego dać, a trawę już siać tam teraz. Bo tam już jest po jęczmieniu, więc tam śmiało można wjeżdżać i trawę jechać siać. No, to prawda. Bo my nie możemy zostać bez łąki teraz. Ja mogę wziąć mordo Maseja? Tak, bo Masej był przygotowany do... wiesz do czego. Dobra, teraz dajcie panie Boże, żebym znalazł tylko przetrząsarkę gdzieś. Przetrząsarka jest, o kurde, może jeszcze nie wylali. A jak nie, to musisz sobie wjechać tym. Na tam, gdzie oni wylewają teraz idealnie na wprost. W ostatniej buchcie. Musisz sobie jakoś wtedy inaczej ją wziąć i wyciągnąć. Kurde, no tu trochę takie jakieś dorny nam się porobiły. Nie wiem, co tu dziki poryli, czy co? Dobra, jadę na momencie to przetrząsnąć i podejrzewam, że no i tak raczej to siano zbierzemy dopiero w następnym odcinku, jak będziemy już na sierpniu, nie? Dobra, kurde, tak ryzyk fizyk, jadę i tak ciągnikiem nie jeździmy po polu, więc będę widział, jak będę miał full, to podniesiemy header i sobie zjedziemy. Bo kurde, no, dosyć. Ty masz jakąś rzepę zasypaną? Pewnie nie. Pierwsza, ale chyba jeszcze niepełna. No, tak myślałem, bo jednak to tak się wydaje, kurcze, jak się jeździ, ale jak już tutaj się wytnie ten klin, to wszystko to już chwila, moment. Ty, a ile ty mówisz, że tam jest 10 ton na tamtym szczepie? Tak. Czyli my teraz maksymalnie ile możemy jeszcze? 25? 25, no bo 35, no, trzeba pamiętać o tym, bez kitu. No ale tyle raczej chyba nie będzie. Tak mi się wydaje. Fajna, w ogóle fajna kasa za to będzie, ja zapomniałem, że jeszcze z tego pieniądze będą. No i to będzie kasa, która nie będzie, aż nie trzeba będzie tak długo czekać, nie? Więc to tam z chwilą moment będziemy rozliczeni za to. O, kurde, czekaj, 35. Sąsiad już bardziej wie, ile pieniędzy to jest co sezon, bo on co sezon prawie po fulla wozi. 50 tysięcy. Kurde. Co, pociągnik jedzie? Się... Pociągnik? Czy... No, ja chciałem powiedzieć, że właśnie tego pola, że może to pole się uda kupić. No ty, z jednej strony my tymi ciągnikami jeszcze obrobimy, ale ludzie wiem, że czekają mocno. Inaczej, olej idealnie stuwa tej. Możemy zrobić, że ciągnik przyprowadzimy na wiosnę, też będzie sporo pieniędzy, bo jednak wszystko się będzie sprzedawało też, nie? No, więc no. Ciągnik ja bym sobie odpuścił, jeszcze ja wiem, że wy czekacie. Najwyżej tą renówkę po prostu do zimy sprzedamy i tyle w temacie. I my akurat będzie czas, to przyprowadzimy sobie ciągnik na wiosnę. No, dokładnie. No, także tak prawdopodobnie teraz to wyjdzie. Czekaj, ile my mamy? 10, tu już mamy teraz na ten moment 23 tony. Dla chłopaków, dobra, powinno. Wydaje mi się, że w limicie się zmieścimy. Od tego momentu idealnie, 10 ton musimy namucić. No to dwa zbiorniki. Dwa zbiorniki, czyli teraz dwa zbiorniki, zobaczymy co to z tego nam tutaj mordy wyjdzie. Dobra, cyk. Musimy jakoś wywinąć. Zmieszczę, dobra, jest git. Odpalamy kombajna i śmigamy. No tak jak myślałem, dzisiaj właśnie nie będzie ten rzepak do końca skoszony, więc dobrze, że ja sobie tą przyczepkę jednak zostawiłem na wywóz, bo tak polecimy sobie na koniec i już coś zawieziemy. Też od razu, ja chłopaku mówiłem, że my będziemy do końca tygodnia. Oni to mniej więcej już tam wyceniali tą resztę, czy nie? W sensie? No za ten beton. Wiesz co, to od, ja mam tu mniej więcej porobione, jak symetrażowo, bo słuchajcie, lejemy na 15 centów. Mieliśmy lać na 20, ale gdzieś tam jak pogadaliśmy z chłopakami, powiedzieli, żeby lepiej ten mocniejszy wziąć i wtedy nie 20, a 15, bo przy takim dużym metrażu to naprawdę była, uwierzcie, że była bardzo duża różnica w pieniędzach, a to dla nas jest bardzo ważne. I my musimy zrobić 456 metrów.
Tylko że to 465 metrów to było samego tyłu bodajże. Razy 15 tam, tam było sześcienne, no to jest tam na 15 centów. To wychodziło... Kurde, ja mam tu pozapisywane, ale powiem wam szczerze, tu nie idzie. A nie, ja mam teraz chyba tu poobliczane wszystko. Czekaj, dobrze liczę czy nie? Tu jest 5,4 to jest wiata. Tu jest 13 na 4 to jest za halą. Jo, to by było za halą. I 7 na 6 to jest tutaj ten duży. Dobra, ja jednak nie mam całości policzone. Mam policzone tylko i wyłącznie to właśnie, co oni teraz leją. Tamto już mamy ogarnięte, ale za tamto to musimy się jeszcze chyba rozliczyć z chłopakami. I jeszcze zostaje ta wiata. No muszę na spokojnie usiąść, bo na pewno tutaj było tych 456 razy 15 centów. Więc tutaj wyszło tam... Kurde, czekaj, ja sobie zaraz to obliczę na szybkości. Zaraz wam powiem, ile betuniarek tu będzie potrzebnych. Ale jak dobrze pamiętam, około 8 do 10, około 8 do 10 grup przyjedzie. Na początku też mi się to pamięta. Tak, tylko że no wiadomo, doszły nam do tego jeszcze, nie było w planach pod wiatę wlewanie tą, co będzie stawiana, i nie było w planach dolewanie tutaj do po lewej stronie przy ale tej. Ale tak czy siak to nie wyjdzie jakoś, nie wiadomo. Tam nie jest dużo, tam nie są już takie duże. No wiata będzie miała trochę metrów, to na pewno. Ale tak czy siak, no ja mam tu wpisane, że około 30 tysięcy. Tylko że już 8 mamy, to jeszcze to tam jest jakieś 22 tysiące jeszcze. Tak mam tutaj Określone na kartce. Słuchajcie, ja na wszystko w głowie miałem na tamten odcinek środowy. I ja tu po swojemu se popisałem. No bo wiecie, ja od razu ogarniałem, więc wiedziałem, co się będzie działo na odcinku. I ja kurde głupi byłem, że jak my nie nagraliśmy tego odcinka, a wszystko pamiętałem, to mogłem wziąć sobie to zapisać. A ja wiecie, mówię, dobra, odpadło mi od zera, odpadł mi odcinek z od biedaka. Mówię, dobra, lecę nagrywać inne odcinki, żeby coś sobie zdążyć. I tak naprawdę mi się udało, bo jeszcze pół godziny przed wyjazdem nagrywałem dla was to o farmingu 25, Faksita. I mieliśmy odcinki na każdy dzionek. Więc tutaj ja wiecie, totalnie gdzieś tam zapomniałem, nie pozapisywałem. I teraz tak to jest. Ale wiem, że no my mielibyśmy na pewno wszystko porozliczani. Zabelki, jakie tam mieli nam do pooddawania, i my też te, które pieniądze mieliśmy pooddawać za krawężniki, za właśnie te wylewki, które były, to było już wszystko w tym wliczone, tak nam zostało 56 tysięcy, bo pamiętajcie, że do tego doszły jeszcze dwa dni przewijania, więc my tam też otrzymaliśmy pieniądze. Coś mam w głowie, że było 78 tysięcy. Nie wiem, czy to z kiedyś indziej pamiętam, czy z teraz. Ciężko mi to powiedzieć. Więc może jak faktycznie poodejmował człowiek te wszystkie, wiecie, tam to zapłacenia rzeczy i w ogóle, no to tak to mogło powychodzić. Więc teraz zostaje nam do zapłacenia to, co tutaj będzie, ale to już sobie w gruszkach wszystko poobliczamy. No i wiadomo, jakieś tam tujki, ale to już powiem wam szczerze sobie, jak tam będziemy widzieli, że mamy wolny 1000 zł. No bo myślę, że w tysiaku to tam się zmieścimy za te wszystkie rzeczy, jakieś tam żywopłocik już kupić, coś tego ładnie poposadzić, jakieś lampy, to już oczywiście zrobimy, niech to sobie rośnie, też tam wiadomo, no tujki to jakieś kupimy sobie już na daną wysokość, żeby tylko je pamiętać przycinać i ogarnąć, bo to nie będziemy tam się teraz bawić w jakieś rośnięcie jeszcze, jeśli chodzi o takie duperele, już zrobimy tak, żeby to podwórko finalnie wyglądało. Tak, wyglądać, no. No teraz nie wiem, ile nam się uda, słuchajcie, od biedaków ponagrywać na mój wyjazd. Miejmy nadzieję, że no, nie będzie jakiś... jednego dziennie podejrzewam. No, czyli jutro nagramy od biedaka do Brączusia, także już raczej przez najbliższe... No, półtora tygodnia do dwóch, no od biedaczka mordy nie zobaczycie. Ale jak już wrócimy, no to już słuchajcie, żadnych innych wyjazdów nie ma. Nic się człowiekowi w głowie chyba nie zaplanowało, więc tu już do, że tak powiem, teraz zima idzie, jesień, więc będzie siedzenia, ogarniania, wiadomo, wyjdzie nowy farming, no to tam od zera swoją drogą, nowe serie, no swoją drogą, no ale od biedaka tak czy siak będzie, więc my już teraz nie będziemy mieli żadnych wyjazdów, nic, także tu już teraz zostanie nas tylko i wyłącznie was rozpieszczać na tej serii, kupować nowe jakieś rzeczy, żeby wam się chciało jeszcze tego starego farminga oglądać, ale miejmy nadzieję, że tak będzie. I też jesteśmy w takim momencie, że jednak już to, co najgorsze, jest za nami. Pieniądze już teraz, można powiedzieć, że łatwiej do nas przychodzą.
o wiele niż to było kiedyś, bo teraz tak naprawdę ten rozwój podwórka, ale się tam jakieś ekscesy dzieją na tym. No akurat moja kamera akurat przyuważyła, że coś podskoczyło koło dachu, koło obory i tam tyle w temacie, także prawdopodobnie przyschnęło chłopakom trochę betonu na tym, nie? By musieli mordobeczkę ostukać, bo nie chciało wylecieć. Tak myślałem. 78, dobra, wysypiemy się, żeby nie popełnić tego błędu, bo 20% to jest w inną stronę. Także ale tutaj beton ładny. My już powiem wam szczerze, że nie musimy się tym przejmować, bo też podwórko to był taki... Nie było w ogóle w planach, że w tym sezonie. Myśleliśmy, że może za następny sezon mieliśmy tylko utwardzić, gdzie to by było taką kroplą w morzu tego, co teraz płacimy za podwórko. A jednak mimo wszystko gdzieś tam w to poszliśmy, udało się i te przyczepy ogarnąć, udało się i to podwórko tak naprawdę rozbudować, więc... Jest dobrze z tymi pieniędzmi, jest dobrze i będzie na pewno wiele lepiej, jeszcze jak teraz dochodzi dzierżawa, duża dzierżawa, dokupujemy kolejne pole, no to jednak tego zboża, tego wszystkiego, no my będziemy w tego areału troszeczkę mieli. 36 minuta, my jeszcze, słuchajcie, mamy od zera do nagrania, jeszcze na pewno będziemy z czymś tam walczyć, z czymś się szarpać, coś ogarniać, ja jeszcze mam film od Krzysia do zmontowania, także wiesz co, Bronuś, czy ty coś robisz, czy ty przetrząsnąłeś? Ile masz w zbiorniku? Zero. A, dobra, wysypałeś akurat? Dopiero wysypałem, no. 18800 na przyczepie. Czy to znaczy, że ty jesteś tutaj, tak? Tak. Dobra, to ja cię mordeczko dojadę tylko do górki, żeby tu już pod górką nie wyjeżdżać z łanu. Wpuszczam cię na kombajn. I słuchajcie, ja jadę opędzlować rzepak. Zważymy się. Wszystko ładnie, pięknie. Dobra, cyk. Dobra. Będzie tak, kurde, nie wiem, tam jest równe 10 na tamtej przyczepie? Tak mi się wydaje, zaraz. Jo, 10, no 10, 20. Czyli ja wysypałem pełny, kurde, mordo, będziemy na styk chyba, nie? No. Tak mi się coś wydaje, że będziemy na styk. Dobra, idę zobaczyć, jak tu chłopaki mam ogarnięty. Ależ mam maskocznie z tej pryzmy obornika, nie? Ja powiem wam, że finalnie chciałbym, żeby pryzma obornika była jakaś większa i gdzie indziej, nie? Dobra, tu chłopaki teraz leją. Czekaj, garaż może zamknę. Albo dobra, że będą chcieli, to sobie zamknę. Dobra. Kurde, oni dzisiaj tu skończą. Słuchajcie, oni dzisiaj to kończą. Także bardzo dobrze, dobra, ja do Johnego wsiadam. Palim Johnego. No, kurde, jeszcze kawałek tu został. Parę przejazdów w tym rzepaku mam, także ładnie sypnęło i tak. No mówię, rzepak, słuchajcie, to są naprawdę zajebiste pieniądze. No, ale tylko i wyłącznie dzięki temu, mordo, że mamy tak, no udział. Tylko i wyłącznie dzięki temu, no. Ale teraz mówię, teraz już nie będzie uprawy, na której będziemy, słuchajcie, tracić nie wiadomo jak dużo, bo... No mamy naprawdę... No traciliśmy na zbożu najwięcej, nie? No, najwięcej na zbożu, tak. Także to już jest problem rozwiązany i naprawdę... Wydatek był, ale myślę, że bardzo szybko się to będzie, słuchajcie, zwracać. No kurwa, pies znowu biegnie w tą samą stronę. Nie mów, że jeszcze usiądzie, dobra. Zawrócił, ale go ktoś rozjechał, na całe szczęście, także luz. Dobra, my zapierniczamy. Bo tutaj tej pszenichy, no teraz naprawdę będzie sporo szło. Ale ja się tam nie martwię, bo w końcu człowiek przynajmniej będzie miał co z tą pszenicą robić. Przynajmniej w końcu trochę sachale poużywamy. Także dużo poszło. Gdzieś tam, ile? 150? Ponad chyba 150 nam wyszło, mordo, nie? Za tego. Tak. Za kurnik. Tak. No pisaliście, że dużo, ale moim zdaniem za to, co mamy i jakie pieniądze są, to było warto. Kurde, nie jestem w stanie obliczyć, bo nie wiem, jaki jest dzienny przychód za jajka, jeżeli cały czas jest pszenica. No ale myślę, że tam 4 sezony i będzie zwrócony. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Kurde, co ona tak słabo tu? Jakoś ciężko John Deere ma w ogóle z tą przyczepą. Ten tu, kurde, cały czas... Powiem wam tak, jak my żeśmy tu robili, to kurna tu było zadbane pole, a tak to chwasty non stop, kiedy ja nie jadę. Wszyscy już posiane, nie wiem kto to wziął. Dzierżawę, sumsio tumo. Ogarnięte. Nie wiem, fajne to pole było, ale było takie... Na tamten moment było przydurzawe, nie było nas stać, że kupić, a już do dzierżawca chciał z tym coś ogarnąć. I a nie ty wiem, mówisz o którym polu? Ty tym wielkim tu, wiesz. A, dobra, tutaj to. No. I kurde, sąsiad tam ma trakawo pola. No my ten niżej chcieliśmy, ale to będzie dzierżawa. Powiem tak, tą dzierżawę co teraz weźmiemy jest duża i niebawem też duża dzierżawa
będzie i to prawdopodobnie raczej tego nie kupimy, bo nie będzie pieniędzy, więc weźmiemy w dzierżawę właśnie to na dole. I fajnie, bo byśmy mieli dwa pola blisko siebie i będziemy raczej te same rzeczy siać. Że jak już przyjeżdżać na żniwa, to żeby była robota tu zrobiona. Czekaj, tam ten Gienek tam będzie? Czy nie? Jest, ktoś się kręci. Nie dzwoniłem. A nie dzwoniłeś? Nie dzwoniłem, ja tylko pisałem im SK wcześniej, żeby przyjechać w tym tygodniu. Dobry. Cześć, wiesz co, zważym się tylko. Ja tu Tarę znamy, to będzie wiedział. Ty, właśnie nie wiem, czy my byli, kurde, tą. Masz tą żółtą zapisaną? Co, wydaje mi się, że jo. Byliśmy, mordo, żółtą. Aha, dobra, tak, jak byli żółtą, to no, dobra. Tylko, że John Deere'em nie byli chyba, wiesz? Dobra, to starujemy. Poczekaj, to ja staruję im zaraz i czekaj, owiadę. Nie wiem, wjechałem chyba, jo. Dobra, wysiądę. Tu wsiądę. Dobra, 17, a tu podejdę, ja ci pokażę. Co? Oj, zobacz. A ja tu po godzinach, nie? Dobra. No. Mapę klepię. O kurna, co to jest? To jest, ja pierdolę, widziałem to kiedyś. 88. Widziałem to kiedyś, gdzieś u kogoś na YouTubie takie coś miał. O, tam trzech takich ziomeczków było, nagrywało na tym. O, mogło być, no. Dobra, gdzie? Do hali czy tu na dwór? Nie, no do hali, nie? Do hali, no. Na dyszcie ma. Tym to już chyba zagrzybniały trochę, co? Trochę nie, tak, ale tu nie ma co się interesować takimi. Dobra, rzeczami. Jodem, jodem onem. Czekaj, drzwi nie zamykam, a może sam lepiej zamknę, bo urwiem. Kurde, weź to, człowieku, teraz traf. Tak to jest, jak... No właśnie filtraka i myszką nie można. Kurde, a może ja bym tu cofnął? Ty, ja tam cofnę chyba! Cofniesz! Ten, ta, cofnę. Ten już, kurde, będzie mył mi maszynę chyba od razu. Nie, on chyba ma tego do sprawdzania wilgotności. Ty, pod lewą na środek dzieci! Oni tam mają trochę podgarnięte w ogóle? Ten Mikoła ładnie umył. Ostatnio jak tam byłem, kurde, pogadać, to miał tak mi syf na tej przyczepie, znaczy na tej hali, że szok, nie? Nie, jest podgarnięte, także luz. Kurde, chłopie, dzisiaj, ale widać, że się coś chyba poszło, jakaś reprymenda, bo kurwa, umył Mikoła, jak wjeżdżałem. Dobra. Gitara, siema. Luz, dobra, jadę na wagę i się... Tak, mordy, pożegnamy prawdopodobnie. Akurat zobaczymy, ile tu wyszło. Niech on tam zapisze, nie? Żeby się nie popierdzieli później. Tak, ja zaraz mu wszystko powiem. Jest, Sisio? Sisio jest. Słuchaj, weź to zapisz ładnie. My dzisiaj jeszcze przyjedziemy. My jeszcze, słuchaj, dzisiaj przyjedziemy z no, dwoma przyczepami na pewno. No tam w limicie się wyrobimy, także luz, nie? Ale w tym roku będzie więcej od nas, nie? Jo, dobra. No, będzie w miarę pusty, to wiesz. Sąsiad już woził, czy nie? Przywoził, a on tam na tą hałdę sypał, bo jego to takie liche były, to tak między nami. Aha. Ale to. No dobra, no to ja, to jest. Żeby na nasze nie przeszło, także dobrze. Dobra, to wieczorkiem, wieczorkiem, no inaczej. Za 2-3 godzinki przyjeżdżać, lepiej jutro rano. Wiesz co, no, kurde, ja dzisiaj jestem cały dzień, bo to roboty za dużo nie ma, jak widzisz, więc jak najbardziej może dzisiaj nawet przyjeżdżać. No dobra, dobra, to jak coś, to ja jeszcze tam będę dzwonił, jak będziemy mieli wiedzieć, żeby na próżno nie jechać. Dobra, dobra, na razie. Na razie. No, także rzepak przywieziony, ja wam, mordy, serdecznie za uwagę dziękuję i zapraszam do Bronusia jeszcze, na odbiedaczka, do Kozaczka, no i co najważniejsze, no widzimy się, słuchajcie, widzimy się już w najbliższy piątek, sobotę i niedzielę na Bednarach, stoisko 282, z gospodarz.pl, także znajdziecie nas na pewno, liczymy na was i do zobaczyska. Dzięki wielkie za uwagę, do kolejnego, na razie strzała i trzymajcie się, mordy, cześć! Cześć!